A tam z tej mogiły wychodzi smok trzygłowy. Natomiast, że kościół świętego Bartłomieja to ten dach. Tak. Stromy taki, tak. Bartłomieja jest bardzo stary. Teraz tak. Nasza szopka przypomina kościół w Bieńczycach. Na jej górze umieściliśmy łódki, które mają przypominać Arkę Noego. W Nowej Hucie został zorganizowany po raz pierwszy konkurs na szopkę krakowską z elementami sakralnymi architektury Nowej Huty. Mało kto orientuje się, że na terenie Nowej Huty znajduje się 17 kościołów, które mogą być inspiracją dla twórców szopek. Organizatorami konkursu było Towarzystwo Miłośników i Rozwoju Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Cypriana Kamila Norwida, również z Nowej Huty. W konkursie wzięło udział 26 szopek, z czego 20 szopek były to szopki dziecięce, pozostałe szopki to były szopki w kategorii młodzieżowej i szopki dorosłe. 5 spośród szopek zgłoszonych na nasz konkurs wzięło również udział w konkursie na rynku pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Duże zainteresowanie wzbudziła na rynku w Krakowie szopka pana Tadeusza Krawczyka, który na naszym konkursie zdobył główną nagrodę. Wykorzystał on twórczo elementy 4 kościołów nowochódzkich. Najbardziej podobała się tam spośród naszych szopek nowochódzkich szopka Magdaleny Zasadni, dziewczynki, która wykorzystała architekturę Arki Pana, ciekawie ujmując dach kościoła, wylepiając go z plastru miodu. Scena I przy Młodzieżowym Domu Kultury imienia Andrzeja Bursy w Nowej Hucie to miejsce, w którym prezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne. To tutaj od 17 lat odbywają się szczególne wieczory wigilijne. Młodzi wykonawcy, ich rodzice oraz zaproszeni goście spotykają się, by wspólnie posłuchać kolęd, podzielić się opłatkiem. Cudne noce jak dzisiejsza nocka. Oj, maluśki, 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 jako rękawicka, albo litec, jakoby, jakoby kawałeczek smecka. Synie, lepiej by tobie, siedzieć było w niebie. Tatuś kochany, kochany, nie wygonił ciebie. Tam ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły. A tu leżysz sam jeden, jako palec goły. W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia miłość Boga wyraża się w dobroci człowieka, w kształcie dobrych dłoni i serca. I te znaki łamania opłatkiem, żłobka, w którym leży Bóg i człowiek, to jest wyraz miłości Boga. Abyśmy się spotkali za rok w dobrym, lepszym świecie. Amen.
Thank you.